Niniejszy film nie jest mojego autorstwa. Więcej szczegółów znajdziesz w opisie. Czytam filmy hobbystycznie. Nie jestem profesjonalnym lektorem. Subskrybując mój kanał i zostawiając łapkę w górę, pomagasz mi się rozwijać. Zapraszam również do odwiedzenia mojego głównego kanału youtube.com/jabrmc, gdzie tworzę różnego rodzaju treści, od podróży sentymentalnych po technikalia, humor i ciekawostki. Za jego subskrypcję i wsparcie będę ogromnie wdzięczny. Z góry serdecznie dziękuję. Życzę miłego seansu. Hej. No dalej. Hej! Hej! Idiota. Chuck! Baran. Przestań. Może powinniśmy się kogoś poradzić? Ty chyba nie rozumiesz, co? Nie chcę być już twoją żoną. Chcę być przez chwilę sobą. Przecież ci tego nie zabranią. Tak długo, jakby cię mną, znaczy być panną Hank Miller. Nigdy więcej. To będzie nowy początek dla nas obojga. Nie chcę nowego początku. Zabierz ją. Co ty wyprawiasz? Chyba nie masz zamiaru jej zabrać. Co się z wami dzieje, ludzie? Powinniśmy ją zabrać. Zabierz ją. Hej, wsiadaj. Dokąd jedziesz? Nieważne, wsiadaj. Masz szczęście, że się pojawiłam. Burza zaczyna szaleć. Więc jak długo tak idziesz? Cały dzień. Straszne. Przykro mi. Mam na imię Melissa. Jestem Kyla. Nie jesteś stąd, prawda? No, nie jestem. Uciekasz skądś? Cisza oznacza tak, czy nie twój interes? Które? Po prostu przechodzę tędy. Dużo drogi jeszcze przed tobą. Zauważyłam. A ty dokąd? Winnemucca. A gdzie to jest? Na północ stąd. Mój chłopak jest inżynierem mechaniki. Planuje zrobić mi niespodziankę. Spoko.
No, a ty dokąd? Winnemucca. Winnemucca. Good one, Kayla. Dobra, Kayla. Oto ktoś z poczuciem humoru. Jadłodania, ostatnia szansa. Co ty na to, żebyśmy się zatrzymały i to zjadły? Wolałabym, żebyś jechała dalej. O nie. Żarty sobie stroją? Po prostu wspaniale. Chyba będzie musiał pan zawrócić. Droga zamknięta do odwołania. Ale objazd nakazał mi jechać tędy. Nie planowaliśmy tego. Jak długo to potrwa? Aż jakiś biurokrata z Departamentu Transportu stwierdzi, że droga jest przejezdna. Co się stało, panie oficerze? Droga jest zamknięta, proszę pana. Zamknięta? Niewielkie podtopienia drogi. Ale teraz niebezpieczne. Dzięki, że mnie tu przywiozłeś. To nie moja wina. Co się dzieje? To ten facet, który mnie prawie przejechał. Wiesz, co to oznacza? Muszę się cofnąć do Międzynarodowej, aż do Silverton. 140 km do nadrobienia, choć to jedyne 30 km stąd. Przepraszamy za utrudnienia. Czy ty nie jesteś może Crusher Crachetti? Jeśli powiem, że tak, puścisz mnie? Czy komuś z was działa telefon? Nie, mój się popsuł, kiedy prawie mnie przejechałeś. To był wypadek. Przepraszam, że cię nie wzięliśmy. Żona się denerwuje, gdy zabieram autostopowiczów. Ależ nie ma problemu. Miałam jeszcze kilka godzin do śmierci przez odwodnienie. Wydaje mi się, że za nami jest jakaś jadłodalnia. Jaka jadłodalnia? No tak, kilka mil wstecz. Nie widziałem tu żadnego budynku. Nazywa się Jadłodania Ostatnia Szansa. Jadłodania Ostatnia Szansa. Wydumana nazwa. Widziałaś tam coś? Nie chciałbym przerywać, ale ta jadłodania jest już zamknięta. Wygląda na otwartą. A więc jest jakaś knajpka. Była. Wyróbcie, co chcecie. Ja wracam, żeby sprawdzić, ok? Jedziemy. Powiedzcie facetowi w jadłodalni, że oficer DeVille was przysyła. Halo, jest tutaj ktoś?
Hello. Cześć. Please. Proszę, siadajcie gdzie chcecie. Policjant twierdził, że jest zamknięte. Tak, od lat próbuje trzymać ludzi z dala ode mnie. Takie sprawy między nami. Może wodę? Tak. Jest telefon? Ma pan może kawę? Przykro mi. Jedyne, co daje do picia, to woda. To chyba jakieś żarty. Smakuje wspaniale. Mój własny przepis. Dwie cząsteczki wodoru i jedna tlenu. Telefon nie działa. Burza pozrywała pewnie kable telefoniczne. To cud, że w ogóle mamy prąd. Prawda, Crusher? Crusetti Crusher. Tak myślałem, że skądś pana znam. Nie chciałbym być niemiły dla pana. Jestem fanem Reimsów. Ale nie skłamię mówiąc, że uwielbiam pańskie hamburgery. Proszę, to na dwa zestawy Crushera. Wielkie dzięki, panie Crusetti. Czy możemy dostać karty dań? Jasne, ale powiem tak. Pewnie będziecie moimi jedynymi klientami dzisiaj. Przygotuję, co tylko zechcecie. Wolę menu. Tak jest, proszę pani. Jesus. Większość ludzi mówi Jezus. Ładne imię. Religijne. Jednak nie ma nic wspólnego z religią. To był pomysł mojego ojca. Nie wiem, czy chciałbym mieć na imię Jezus. Oczekiwano by, bym wiedział wszystko. Wypróbuj mnie. Menu. Też chcesz menu, Hank? Tak, dziękuję. Skąd on zna moje imię? Co? Powiedział do mnie Hank. Tak masz na imię, co nie? Tak, ale skąd on wiedział? Skończ już. Panie, co byście chciały? A co polecasz? Wyborne pytanie. Mam taki dar i wiem, czego ludzie chcą. Oczywiście, czego potrzebują, to już zupełnie inna kwestia. Czy ludzie nie chcą tego, czego potrzebują? Niekoniecznie. Więc co pan poleca? Myślę, że chciałbyś stek zatopiony w sosie, z tłuczonymi ziemniakami, zieloną sałatą na osobnym talerzu, a na tym dodatek tysiąca wysp. Moja mama przyrządzała mi to danie na urodziny. Twoja matka kocha cię bardzo mocno. Kochała. Zmarła rok temu. To nie znaczy, że przestała cię kochać. A co ze mną? Co ja bym chciał? Młoda damo, chciałabyś wielu rzeczy, których niekoniecznie potrzebujesz.
Ale jeśli mówimy o posiłku, chciałabyś wielkie burrito z wołowiną, czarną fasolką, ryżem, kwaśną śmietanką. Tak myślałem. Pozwól, że podam ci chleb. Ile to będzie kosztowało? Nie przejmuj się, ja się tym zajmę. Nie, nie chcę już być zależny od nikogo. Zapłacę za siebie. W porządku. Co wy na to? Wszystkie specjalne zamówienia gratis. Mój własny dar dla was. Jeśli jest za darmo, to nie warto tego mieć. Gwarantuję ci, Nick, tej oferty nie chcesz przegapić. Chciałbym wiedzieć, jak to chcesz zrobić. Ale widzę, że rozdając jedzenie oszczędzasz na czymś innym. Tak jak ta gazeta. Ma 50 lat. Tak, należała do poprzedniego właściciela. Tak ją tu zostawiłeś, tak? Przypomina mi o nim. Stan Kostick miał na imię. Kochany facet. Siedział dokładnie na tym miejscu, przeglądając gazetę po porannych godzinach szczytu. Powiedzcie mi, jaka jest najbardziej popularna sekcja gazety? Sport? Nekrologii. Tak. Nekrologii. Siedział i czytał nekrologii. Nie wiedząc, że następnego dnia sam znajdzie się w sekcji z nekrologami. Gdyby tylko wiedział. Nie łapię. Może chce nam powiedzieć, że jutro będziemy w gazecie? Być może. Jest jednak decyzja do podjęcia. Menu czy zamówienie specjalne? Chyba złożę specjalne zamówienie, chcąc usłyszeć, co myślisz, co bym chciał. Chyba do końca życia hamburgerów ci wystarczy. Więc co powiesz na gruby ćwierćfuntowy stek, pieczone ziemniaki z kabaczkami? Nie zapominając o porządnym kawałku wiśniowego ciasta, prosto z piekarnika. Dobry wybór, Jezusie. Tylko stek niech będzie trochę krwisty. Jestem tu, by służyć. Co podać? Sałatkę z Cezara z kurczakiem i dietetyczną kolę. Przykro mi, podaję jedynie wodę. Nie masz dietetycznej coli? Niech będzie. Poproszę wodę. Cheeseburgera z boczkiem i dietetyczną kolę. Podaję jedynie wodę. Dobrze, poproszę wodę. Chciałbyś do niego frytki? Nie wydaje się tobie dziwne, że facet imieniem Jezus pyta się mnie, czy chce frytki? To proste pytanie. Nie, dziękuję. No dalej. Już mnie nie obchodzi, co wyprawiasz. Tak, poproszę frytki. Doskonały wybór, Hank. Skąd wiesz, jak mam na imię? No bo jesteś Hank. Czyż nie? Katarin? Skąd znasz nasze imiona? Jestem Jezus. Ja wiem wszystko. Znam każdego z was. Znałem was przed waszym urodzeniem. Mam plan dla każdego z was. Doskonały plan. Wszystko, co musicie zrobić, to uwierzyć we mnie. No cóż, nie wiem jak wy, ale ja wróciłam na ziemię. Jeśli nie masz nic przeciwko, pójdziemy już. Hank? Dobra. Katherine, zaczekaj. Gdzie idziesz? Przecież ja mam kluczyk. Zaczekaj. Możesz jechać ze mną. Sam mam dość tego chorego przedstawienia. Przemiło z twojej strony. Nie możesz wyjść z moją żoną. Najwidoczniej z tobą nie chcę zostać. Przykro mi, kolego.
Wielkie dzięki, Jezu. Żona właśnie mnie opuściła. I tak miała cię zostawić, Hank. No tak, ale... Nie martw się, ona wróci. Ależ na to szaleństwo. Trafnie to ujęłaś. Gdzie on cię miał w ogóle zabrać? Daleko stąd. Tak na poważnie? Droga jest zamknięta, a ja muszę się dostać do Silverton. Może być Silverton. Stamtąd pojadę autobusem. Nie. Nie mogę w to uwierzyć. Właśnie wkroczyliśmy w sferę mroku. A tak naprawdę to kim jesteś? Za kogo mnie uważasz, Kyla? Mógłbyś być Jezusem, a ja Britney Spears. Właśnie, czy Jezus nie powinien być w niebie, czy jakoś tak? Co musiałoby się stać, by was przekonać? Może to? Zabawne. Dzisiaj każdy może dostać podróbkę, wiesz? Masz rację, Kyla. Nawet ty. Jak się o tym dowiedziałeś? Jestem Jezus. Wszystko wiem. Na przykład Melissa jedzie do Winnemac na weekend. Odwiedzić swojego chłopaka, Paula. Myśli, że jej się oświadczy. A się oświadczy? Na twoim miejscu bym się tak nie cieszył. Melissa, naprawdę chcesz poślubić faceta, który każe ci jechać 600 km, żeby się móc tobie oświadczyć? Jesteś cenną kobietą. Mam dla ciebie coś lepszego niż to. A co ze mną, Jezusie? Co wiesz o mnie, poza moim imieniem? Wiem, że twoja żona nie chce być już panią Hank Miller. Czy to prawda? To prawda. Nie wiem, kim jesteś, ale nie masz żadnego prawa, by się wtrącać w moje małżeństwo. Nie wtrącam się w twoje małżeństwo, Hank. Ale je mogę ocalić. Jak? Wystarczy, że mnie poprosisz. Jezu. Ratuj moje małżeństwo. Panie, proszę, uratuj je. Nie wierzę. Musimy tam wrócić. Prędzej pójdę do Silverton na piechotę. Może jest walnięty, ale prawdopodobnie nie jest groźny. Prawdopodobnie? Już wróciliście? Samochód nie odpalił. Nie martwisz się o swoje spotkanie? Te spotkanie z inwestorami? Masz teraz ile? 1100 restauracji? Do końca przyszłego roku będzie jakieś 3000. Imponujące. Nick. Mogę ci zaoferować większe bogactwa, których nie można ukraść albo zgubić, czy stracić na giełdzie. Naprawdę dobre, Jezusie.
kafeterii? Hank, proszę. Mówiłam na poważnie. Masz kogoś? Nie bądź śmieszny. Możemy ocalić nasze małżeństwo. Za późno. Jezus może je uratować. Masz na myśli kolegę, tam? Tak, on wie, że się rozwodzimy. Naprawdę? Wydaje się, że wie więcej niż ty. Wyjadłaś cały chleb? Przepraszam, byłam głodna. Czy możemy prosić o więcej chleba? Chleba jest w bród. Nie, koszyk jest pusty. Jak ty to zrobiłeś? Jestem Jezus. Możesz pójść za mną, proszę? Dopóki robisz cuda, może zmieniłbyś moją wodę w wino. Czy ja tracę rozum? Ten kosz z chlebem był pusty, prawda? Tak mi się wydawało. I nagle już pusty nie był. Czy to cię nie przeraża? Nie byłaś tam, gdzie ja byłam. Poza tym, to był twój pomysł, żeby tu przyjść. A jeśli to naprawdę jest on? Jezus? Tak, proszę. To skąd on wiedział o moim chłopaku? Pewnie nas podsłuchiwał. Nie. O tym nie rozmawialiśmy. Posłuchaj, nie wiem jak to wytłumaczyć, ale na pewno jakoś się da. Poza tym nie jest tutaj tak źle. Jest darmowe jedzenie, jest ciepło. Możesz iść, ale ja zostaję. I ujrzycie Syna Człowieczego, siedzącego po prawicy Ojca. Twoja księga zapomniała dodać, że miejscami mogą wystąpić opady. Cieszę się, że pamiętasz niektóre rzeczy, które wyczytałeś w Biblii, Nick. Należą ci się dzięki za to. Niesamowite, co człowiek może robić o 3 nad ranem, będąc poza hotelem Fargo. Szukałeś, Nick. Byłem znudzony. Nudzeni ludzie włączają telewizor. Ty otworzyłeś Biblię. Czego szukałeś? Ty mi powiedz. To ty wiesz wszystko. Co było zaraz po śmierci twojego ojca? Zastanawiałeś się, jak twoi rodzice mogą być zadowoleni, mając tak niewiele. Jak twój ojciec mógł być dumny z warzywniaka, tak jak ty ze swojej sławy i ze swoich milionów. Kochałem twoich rodziców, uczciwi, ciężko pracujący ludzie. Więcej ludzi przychodziło do twojego ojca po jego uśmiech, niż po warzywo. A wiesz, kto był najlepszy? Twoja babcia, Sadie. Nigdy jej nie znałem. Umarła, jak byłem mały. Oczywiście, że ją znałeś. Można powiedzieć, że to z jej powodu tutaj jesteś. Co masz na myśli? Twoja babcia była rozkoszą dla mnie. Pokorna, pełna miłości i zapału kobieta. Waleczna w modlitwie. Jej ostatnie lata najgorętszej modlitwy, Nick, były za ciebie. Modliła się, byś przyszedł do mnie jako do swojego Pana i Zbawiciela, byś przyszedł po życie wieczne. Honoruję jej modlitwy i jej wierność, osobiście objawiając się tobie. Nie musisz już martwić, Jezusie, bo sam sobie doskonale daję radę. Gdybym dzisiaj nie interweniował, już byś nie żył. Wy wszyscy. Co? Woda rozmiękczyła drogę. Nikt zbyt gwałtownie wszedłby w zakręt, a każdy z was za nimi. Nie. Chwila. Wyjaśnijmy to.
Chcesz zgarnąć oklaski za zabranie nas z tej drogi? Ale jeśli jesteś Bogiem, to Ty stworzyłeś tę burzę, która uszkodziła drogę. Więc to Ty byłbyś odpowiedzialny za naszą śmierć. Żyjecie w skażonym świecie. To jest przyczyna tej burzy. Ja wkroczyłem, by ją wykorzystać, by Was tu zebrać i się Wam objawić. Dobra, Jezusie. Jeśli naprawdę jesteś Chrystusem, powiedz coś niesamowitego o mnie. Coś, co tylko ja wiem. Tak naprawdę nie chcesz zostawić męża. Błąd. Nasze małżeństwo jest skończone. Nie. Szukasz czegoś, czego on ci nie może zapewnić. Sama też tego nie znajdziesz. Zaryzykuję. Katarin, nie bądź dla niego taka szorstka. Musisz się spodziewać, że będzie we mnie wierzył. Od 15 roku życia słuchał mojego głosu. Nawet dzisiaj go słyszałeś. Naprawdę? Tak. Ja byłem tym cichym, spokojnym głosem w twojej głowie, mówiącym, byś zabrał Kaylę. Lecz tego nie zrobiłeś. Chciałem, ale... Ale Katarin ci nie pozwoliła, prawda? Nie wstydzę się do tego przyznać. Skąd miałam wiedzieć, że nas nie pozabija? Skoro tak, to może powinnam. Widzisz, co mam na myśli? Nie mogę cię za to winić. Ale ciebie już tak, Hank. Dlaczego? W końcu jesteś tutaj, prawda? Oczywiście. Wiedziałem, że jej nie zabierzesz, więc kazałem innemu mojemu słudze to zrobić. Czyż nie? Zabierz ją. To byłaś ty? Nie pierwszy raz mnie słyszałaś. Normalnie byłby to ostatni raz. Słuchaj dalej, a gwarantuję, że znajdziesz to, czego szukasz. Hank, naprawdę myślałeś, że uratujesz, że odbudujesz swoje małżeństwo? Stawiając wolę swojej żony nad moją? Ona chce je zerwać, Hank. Ja chcę je ratować. Musisz mnie zacząć słuchać. Może to wy się powinniście pobrać, zostawiając mnie poza. Katarin, zbyt długo byłaś poza. Czas, byśmy ty i ja się poznali. Mówisz, że nie jestem chrześcijanką. Przykro mi, nie jesteś. Jak śmiesz. Co niedzielę chodzę do kościoła. Nawet nauczam szkółki niedzielnej. Tak, wiem. Smutne jest to, że miałabyś pokój w sercu, gdybyś miała choć połowę wiary, którą mają twoje dzieci w klasie. Katarin? Idzie tylko do toalety, Hank. Jezusie, skoro jesteś wszędzie, czy tam też jesteś w tej chwili? Nick, masz poczucie humoru, ale wkrótce się przekonasz, że nie ze wszystkiego można się śmiać. Dalej. Wspaniale. Idź sobie, Hank. To nie Hank. To ja, Melissa. Cóż tak ucichłaś? Nie mam za wiele do powiedzenia. Dałem ci do myślenia, prawda? Tak. Zaraz wracam. Przepraszam za to wcześniej. Wszystko to jeden wielki bałagan. Hank i ja oddalamy się od siebie od miesięcy. Już nawet nie wiem, kim jestem. Po co ja ci to mówię? Czasami lepiej porozmawiać z nieznajomym.
A ten... Ten człowiek tam... That man who thinks he's Jesus? Myślący, że jest... He thinks he knows me? Jest Jezusem? Do you think Myślisz, że on jest Jezusem? Do you? A ty? Well, is it true? Czy to prawda? To, że nie chcesz rozwodu? Nie wiem, czego chcę. Chcę, żeby było inaczej. Więc ma to znaczenie, czy on naprawdę jest Jezusem? Jasnym jest, że wiele o tobie wie. Może po prostu posłuchaj, co ma ci do powiedzenia. Tak jakby mógł naprawić moje małżeństwo. A ty możesz? Dzięki, że wzięłaś Kyle. Żaden problem. Okropnie się z tym czuję. Hank, więc naprawdę to kupujesz? Tego całego Jezusa i tak dalej? Tak, jestem wierzący. No ale czy w tego faceta wierzysz? Albo jest tym, kim jest, albo... Albo co? Albo jest świrem. Ale nie widzę w nim żadnych dowodów szaleństwa. Nie często jedziesz do wielkich miast, prawda? Powiedz mi, Hank, czym się zajmujesz? Pracuję dla firmy budowlano-remontowej. Ile rocznie wyciągasz? 90? Daj spokój, jesteś wśród przyjaciół. Mniej. Nie wydaje mi się, by ten Bóg był wyjątkowo dla ciebie szczodry. W życiu liczy się coś więcej niż pieniądze. Jest też rodzina, ale w tej dziedzinie także się nie starę. Wiesz, to niegrzeczne. Kłamie? Jeśli taki jesteś dla swoich wiernych, dobrze, że samemu mi się bardziej udało. Niczego byś nie miał, gdybym nie położył kamienia na twojej drodze. 4 lipca 1974 z kumplami wbiegaliście na wzgórze wyskoczyć. Ty pobiegłeś na skróty przez krzaki. Tak. Straciłem równowagę. I zmaściłem skok. Walnąłem ręką o podwodną skałę i złamałem ją w dwóch miejscach. Mogłem zostać sportowcem. Gdybyś się o niego nie potknął, Nick, uderzyłbyś głową w tą skałę. Zginąłbyś mając 14 lat. Modlitwy twojej babci aż dzwoniły mi w uszach. To ja podłożyłem tam ten kamień. Gdybyś naprawdę był Bogiem, wymyśliłbyś sposób, by go uratować, bez złamania mu ręki. Prawda. Ale Kayla, gdyby nic się nie stało, nie zapomniałby tego tak, jak to pamięta. Gdyby we mnie uwierzył, zobaczyłby, czym to tak naprawdę było. Moją łaską. Więc go skrzywdziłeś, by ci mógł później podziękować? W pewnym sensie, Kayla, musisz pamiętać, że to nie ja go tam wysłałem. Nie ja zmusiłem go do skoku, ale ja go uratowałem. Tak samo jak uratowałem ciebie 2 dni temu w Los Angeles. Co? Co się wydarzyło? Nic. Nie wiem, co zrobiłeś tej biednej dziewczynie, ale gdybyś naprawdę był Bogiem, przynajmniej mógłbyś się zająć moim przyjacielem Hankiem. Przynajmniej on w ciebie wierzy. Hank przechodzi teraz przez ciężki okres. Różnica między tobą a nim jest taka, że Hank w głębi swojego serca wie, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. A więc wtedy, kiedy pijany kierowca zabił mojego ojca. Nick, twój ojciec cieszył się swoim życiem, ale teraz o wiele bardziej cieszy się swoim życiem wiecznym. I chcę, byś się z nim zobaczył. Wybacz, ale nie skorzystam z tej oferty. Tak jak wielu innych, nieprawdaż? Ilu ludzi wysadzi się dzisiaj w powietrze, w twoje imię? W moje imię? Żaden. A ludzie wysadzający kliniki aborcyjne? Nigdy nikogo nie prosiłem o wysadzenie kliniki aborcyjnej. Ale na pewno pamiętasz, jak Izraelitom kazali wybić wszystkich Kanaanejczyków. Nie wejdą do ziemi obiecanej. Mężczyzny, kobiety i dzieci. Nawet ich bydło. Dziś mamy na to słowo. Ludobójstwo. Znasz Biblię. Bardzo dobrze, Nick. Odpowiedz na pytanie.
Idealne wyczucie. Nie odpuszczę mu. Chcę odpowiedzi. Tak, kazałem im zabić Kanaanejczyków. Z kobietami i dziećmi łącznie? Tak. Czy tak się zachowuje Bóg miłości? Jestem miłością. Jestem także święty. Nie mogę grzechu pozostawić bez kary. Nie tylko ze względu na mnie, ale i na was. Nie chcę was zostawić, tarzających się w grzechu, buncie i w poczuciu winy. Chcę, byście obfitowali w niekończącej się radości i pokoju. Ani jedna ludzka istota na tej planecie nie jest przypadkiem. Własnymi rękoma was kształtowałem w łonach waszych matek. Ukształtowałem was w konkretnym celu. Położyłem przed wami drogę, pełną miłości i uwielbienia. Stopień, w jakim tego wszystkiego doświadczacie, tych dobrych rzeczy, zależy od stopnia, w jakim poddajecie się mojej woli. A jeśli tego nie zrobimy, pozabijesz nas? Każdy umrze, Nick, ale nie każdy musi się obawiać śmierci. Jeśli się ze mną zwiążesz, będziesz kroczył wolno od tego upadłego świata. Do chwały. Tak wygląda niebo? Chwała? To coś więcej niż chwała, Melissa. To pokój, miłość, radość. Możesz sobie wyobrazić życie w pełni ciepła światła? Bożego światła? Nie ma takich słów w ludzkim języku, które mogłyby to opisać. Miejsce bez cierpienia, gdzie każda łza jest otarta, bez smutku i bólu. I wiesz co, Melissa? Pewnego dnia ty i ja będziemy mówić o dzisiejszym wieczorze, chodząc po ulicach ze złota. A ja, Jezu? Czy ja będę po nich chodził? Nick, to całkowicie zależy od ciebie. Melissa podjęła tę decyzję w 232 dniu swoich 17 lat. Urodziła się wtedy dla mojego królestwa. Może opowiesz Nickowi o tym? Powiedz mu, dlaczego mnie szukałaś. Chciałbym posłuchać. Ja też. Byłam załamana. Facet, z którym się spotykałam, zerwał ze mną. Więc wszystko, co mogłem zrobić. Wróciłam do domu. Spałam i płakałam. Spałam. Płakałam. Jadłam. Doszło do tego, że myślałam o odebraniu sobie życia. Ukradłam mnie butelki z tabletkami przeciwbólowymi. Chciałam je wziąć, położyć się i spać. I nigdy się już nie obudzić. Zadzwonił telefon. Z jakiegoś powodu go odebrałam. To była koleżanka z pracy, chrześcijanka. Zawsze mówiła o Bogu i Biblii. Powiedziała, że przyjedzie i zabierze mnie do kina. Czemu nie? Pomyślałam. Pół godziny później siedziałam w kinie, przepełnionym na dodatek. Okazało się, że był to festiwal filmów chrześcijańskich. Nigdy wcześniej nie widziałam takiego filmu. Przesłanie było konkretnie dla mnie. Pamiętam, jak płakałam. Tak, nic na to poradzić nie mogłam. Na końcu filmu do przodu podszedł mężczyzna i zaczął mówić. Wydawało mi się, że mówi do mnie. Mówił o Bożym przebaczeniu, o wiecznym życiu. Że to miejsce zwane planeta Ziemia jest tylko tymczasowe. I o tym, że prawdziwy dom jest w Królestwie Niebieskim. I że będę żyła tam wiecznie, jeśli poddam mu swoje życie. Nie umiem tego dokładnie wyjaśnić. Ale wtedy coś się ze mną zaczęło dziać. W tym kinie. Później powiedział, że jeśli ktoś chciałby oddać swoje życie Chrystusowi, niech wstanie i podejdzie do przodu.
Najważniejsza decyzja, jaką kiedykolwiek podejmuje się w życiu, to właśnie ta decyzja. I tak zrobiłam. Czułam się jak nowiutka osoba. Przyjdźcie do mnie wszyscy spracowani, a ja wam dam odpocznienie. Czy doznałaś odpocznienia? Tak. Patrząc wstecz, nie mogłam uwierzyć, wiecie, że chciałam się zabić przez faceta, który ze mną zerwał. Melissa, mam dla ciebie przeznaczone o wiele więcej. Jeśli mi zaufasz, będą chwile, gdy będę cię prosił o rzeczy, których nie będziesz chciała zrobić. Nie rozumiem. Nie możesz wyjść za Paula. Ale ja go kocham. Cóż, nie powinienem mówić, że nie możesz, bo możesz, ale nie powinnaś. Ale ja go kocham. Melissa, masz bardzo gorące serce. W ilu już chłopakach się zakochałaś, odkąd skończyłaś 16 lat? Ale on też mnie kocha. Melissa, po prostu nie jest moją wolą, by para nie była do siebie dopasowana. Paul we mnie nie wierzy. A co jeśli się pobierzemy i moim celem będzie, by został zbawiony? Mogę tego dokonać. Melissa, kochasz go? Czy kochasz go naprawdę? Tak, kocham. Jak myślisz, kto go kocha bardziej, ja czy ty? Oczywiście, że ty, ale... Melissa, Paul nie czuje do ciebie tego, co ty czujesz do niego. Nienawidzi swojej pracy w Winamaka. Jest samotny. W tej chwili myśli, że jesteś tym, czego naprawdę potrzebuje. Ale odtąd, za 2 lata, gdy wrócicie do Los Angeles, będzie chciał czegoś więcej. Czegoś, czego mu nie będziesz mogła dać. Będzie tobą urażony. A wiesz, co go w tobie będzie razić najbardziej? Twoja wiara we mnie. To wciąż będzie największa różnica pomiędzy wami. Więc zamiast przyciągać go do mnie, będziesz powodem jego odejścia w drugą stronę. Czy nie jest ważniejsze, by kochał bardziej mnie niż ciebie? Ale czy on ciebie pokocha? Gdy przyjdzie czas? Tak, pokocha. No to może... Melissa, obiecuję ci, już niedługo, a nie będziesz nawet chciała stanąć przed taką możliwością. Pamiętaj, mam wiele wspaniałości zgromadzonych dla ciebie. To zaczyna brzmieć jak umowa stoi czy nie. Gdybym był tobą, odmówiłbym. Wiesz co, Nick? Twój cynizm wystarczy za nas wszystkich. Bardzo nieładnie zakładać, że mówi się za wszystkich. I też zaczynasz działać na nerwy. Na początku to ty prawie we mnie wjechałeś. Hej, ja chciałem odjechać, pamiętacie? Nie moja wina, że samochód nie zapalił. Nick, jesteś tu z jednego powodu. Bo nie jest moją wolą, by ktokolwiek zginął. Ale by się nawrócił i przyszedł do mnie. To słowo, które pamiętasz z Biblii, to pokuta. Nie mam od czego zawracać. Jak już mówiłem wcześniej, Nick, jestem tu, by uhonorować modlitwy twojej babci. Chciałbym ją znać. Nadal masz tą szansę. Tak, ale tylko na twoich warunkach. Brzmi to jak szantaż. To nie szantaż, Nick. Chcę, byś był tam, gdzie twoja babcia, w miejscu wiecznej miłości. A może ja po prostu tego nie chcę? Jestem dżentelmenem. Nigdy nikogo do niczego nie zmusiłem. To najgorsza forma szantażu. Rób po mojemu, albo spotkaj się z ogniem i siarką na zawsze.
Nick, nie chcesz iść za mną, prawda? Nie szczególnie. Ani z pewnością być mi posłusznym. Znowu poprawna odpowiedź. Co było bardziej niesprawiedliwe, nie fair? Ukraść cię w momencie śmierci i zmusić do przebywania w mojej obecności i woli przez wieczność? Z drugiej strony Nick piekło. To miejsce, gdzie będziesz całkowicie wolny od moich. Nie będziesz. Piekło nigdy nie było tak zachęcające. Każdego dnia słyszę miliony narzekań na ten świat. Cała ta chciwość i samolubstwo, bieda, głód, wojny, morderstwo, wykorzystywanie dzieci. Prawie nie poznaję już tego miejsca. Jest tak niepodobny do ogrodu, który dla was stworzyłem. Ale to nie jest piekło, Nick. Nawet teraz są piękne słoneczne wiosenne dni, gwiaździste noce, bezkresne niebo, lekki chłodek w letnie popołudnie, zapachy kwiatów, śpiewy ptaków. Nie wspominając o strasznych burzach i powodziach. Są nawet ludzie wyciągający pomocną dłoń do bezradnych. Jest miłość. Nick, wciąż jest miłość. Jak moglibyśmy nie wspomnieć o miłości? W piekle nie ma miłości. Nie ma piękna. Nie ma nadziei. Jedynie męka. Męka, która przychodzi z wewnątrz. Z pewnością nikt by tego nie wybrał, gdyby naprawdę ci wierzyli. Właśnie, że nie. Nikt nie idzie do piekła z opaską na oczach. W taki czy w inny sposób każdemu się objawiłem. Ale gdyby mogli cię zobaczyć, nawet to nie wystarczy. Spójrz na szatana. Stał przede mną, przy samym tronie Bożym. Sądził, że piękno i moc, jaką otrzymał, była w jakiś sposób zasłużona. Oddał się w ręce pychy. Zaraz pod powierzchnią grzechu kryje się duma. Ludzie kradną, myśląc, że zasłużyli na to, na co inni zapracowali. Przeskakują z łóżka do łóżka, ponieważ czują się uprawnieni do zaspokojenia swoich potrzeb. Nieważne, kogo to skrzywdzi, jaki ból wywoła. Proszę. Podać coś jeszcze? Nie, ja już dziękuję. Smacznego. To najlepszy burger, jaki kiedykolwiek jadłem. Chyba odzyskam swoje kupony. Muszę przyznać, to najlepsza sałatka, jaką kiedykolwiek jadłem. Dam ci spróbować sałatki. Zagryza burgera. Pierwsza sałatka, jakiej w ogóle chcę spróbować. Proszę bardzo. Z zieloną sałatą osobno. Oczywiście. Z zieloną sałatą i dodatkiem tysiące wysp. Dziękuję. A ty nie jesz? Moim pokarmem jest służenie mojemu ojcu. Smakuje gumami. Kayla?
Kayla, przyłączysz się, czy mam ci tam usłużyć? Obiecuję więcej nie wspominać wydarzeń z Los Angeles, chyba że będziesz chciała o nich porozmawiać. Dobrze. To jest wspaniałe. Tak? Nie za twarde? Jest idealne. Tak. Dziękuję. Często to słyszę. Rozmyśliłem się. Nie jestem głodny. Nick, gwarantuję ci, że lepszego interesu nigdzie nie ubijesz. Całkowicie za darmo. Wystarczy tylko, że go przyjmiesz. Dzięki, ale nie. Nie jestem podatny na pranie mózgu jak ci tutaj. Zmarnowałeś czas. Nie zmarnowałem. Jedzenie, które odrzucił, będzie dla innych. Skoro on nie je, czy ja mogę? Absolutnie. Kayla, jestem w stanie dać ci wiele dobrych rzeczy. Wystarczy, że tylko poprosisz. Prosiłam. Odpowiedziałem? Czy masz pojęcie, jak żyliśmy? Tydzień u babci, a później przytułek. Byliśmy w domach dziecka lub w rodzinach zastępczych. Później mama nas odzyskiwała, obiecując, że tym razem będzie inaczej. Ale nigdy tak nie było. Jest ćpunem, a ćpuny nigdy się nie zmieniają. Matka cię kocha. Tak, gdy była pijana i płakała, ale czy mogła być taka albo inna? Czy mogłaby? A ja? Jaką ja szansę dostałam z matką taką jak ona? Myślisz, że jej zależało? Czy umyłam zęby, albo czy się uczesałam? Że byłam głodna? Albo czy w ogóle chodziłam do szkoły? Nawet na mnie nie patrzyła, gdy byłam mała i urocza. Przepuszczała zasiłki. Gdy stałam się taka jak ona, odwróciła się ode mnie. Tak samo jak ty. Nigdy się nie odwróciłem. Więc obserwowałeś, jak policjant kazał mi się położyć na ziemi po przedawkowaniu mamy? A co z tym, jak koleś nas obrabował i mnie dźgnął tutaj? Cieszę się, że patrzyłeś. Modliłam się, jak byłam mała. Modliłam się. Wielebny Jim nauczył mnie, jak się modlić. To dobry człowiek. Tak. Przynajmniej jemu zależało. Co ty nas robiłeś? Wziąłem te wszystkie trudne rzeczy, Kayla. I użyłem ich, by zmienić cię we wspaniałą osobę, którą jesteś. Silną, wytrzymałą, wspaniałą. Wzór dla swojej młodszej siostry.
Ale teraz jest z nim. Z nim? Nasz przyrodni ojciec, Jake. Zabawne. Najpierw myślałam, że to odpowiedź na modlitwę. Miał dom, pracę i wyglądało, że w końcu będziemy mieli normalne domowe życie. Ale gdy zaczął pić, moja mama i on zaczęli się kłócić. To było gorsze niż ulica. Później wywlokła go z sypialni. A on szukał nowego miejsca do spania. I nie tylko. Gdzie byłeś wtedy? Krzyczałem do jego świadomości. Przestań. Byłem wtedy w łazience. Boże, błagam. I cię usłyszałem. Kayla, ta modlitwa, czyli pociągnęłaś za spust. Nie była na śmierć. Chciałaś iść do lepszego miejsca. Kayla, gdybyś wtedy zginęła, nie trafiłabyś do lepszego miejsca. Noc wcześniej spowodowałem, że twój ojciec się potknął, by przemyślał perspektywę trzymania nienaładowanej broni w swojej kieszeni. Więc wyciągnął magazynek i bezwładnie uratował ci życie. Nie pierwszy raz ocaliłem ci życie. I nie ostatni. Kayla. Czego szukasz? Chcę tylko, by przestało boleć. Nie obiecam ci, że wszystkie twoje problemy znikną w tę jedną noc. Masz przed sobą ciężką drogę. Ale mogę powiedzieć, że będziesz miała pokój. Będziesz miała cel. Nie tylko przetrwasz, ale będziesz obfitować. Będziesz wzrastać. Jeśli tylko mi zaufasz. Pójdziesz ze mną? Tak. Wybaczysz wszystkim, którzy cię skrzywdzili? Tak jak ja wybaczyłem? Tak. Nawet Jake'owi? Jak możesz mnie o to prosić? Widziałeś, co mi zrobił. Zobacz, co on mi zrobił. Zapłaciłem ciężką cenę za grzechy twojego ojczyma. Taką samą, jak za twoje. Teraz Kayla chce, byś wróciła do Los Angeles. Chcę, żebyś powiedziała policji, co twój ojczym zrobił. Chcę, by trafił do więzienia. Chcę, żeby zrozumiał, że jest cena za grzech popełniony w tym upadłym świecie. Ale Kayla, nie chcę, by poszedł do piekła. Chcę, aby przyszedł do mnie, bym mógł mu wybaczyć. Chcę dać mu nowe życie. Jest jeszcze jeden powód, dla którego chcę, byś mu wybaczyła. Jeśli tego nie zrobisz, cały ból i gniew zatruje każdą relację, jaką masz. Nawet naszą. Jeśli chcesz kochać, musisz porzucić nienawiść. Nie pozwól, by gniew wykradł ci radość. Wybacz mu, a ja wybaczam tobie.
Wstydź się siebie. Wykorzystywać raz emocjonowaną małą dziewczynkę. Nick, czemu mnie nie zwalczasz? Co ja ci zrobiłem, byś mnie nienawidził? Nienawidzić cię? Nienawidzić cię? Myślisz, że poświęcam ci dość myśli, by cię nienawidzić? Nienawidzę federalnych urzędników. Nienawidzę podatków. Nienawidzę siedzibnowawcę rezerwowych. Nie jesteś wart nienawiści. W ogóle. Nie chcę cię. Nie potrzebuję cię. Nie jestem jak ci nieudacznicy. Niczego innego w swoim życiu nie potrzebujesz, Nick? Żyję przecież w amerykańskim śnie. 11 lat w NFL? Pro Bowl? Dwa pierścienie Super Bowl? Rekord, do którego nikt się nie zbliży. Sieć restauracji, która za kilka lat będzie warta setki milionów dolarów. Mam wszystko, czego chcę. Co przyniesie człowiekowi, jeśli cały świat pozyska, a na duszy stratę przyniesie? To nie miłość do pieniędzy trzyma go z dala ode mnie. Dziękuję. To pycha. Znów ta pycha. Daj już jej spokój. Pokaż mi kogoś bez dumy, a ja pokażę ci żula. Kogoś, kto bierze więcej od społeczeństwa niż daje. Więc to cię motywuje? Nie, ale mi się powodzi. Innym także. Gdy dobrze podałem rozgrywającemu, pomogłem całej drużynie. Popatrz na moje restauracje. Każda z nich zatrudnia od 25 do 40 ludzi, nie licząc moich sprzedawców, moich wspólników, dostawców. Każdej z tych rodzin powodzi się lepiej niż moje, gdy dorastałem. Zabawne, jak wszystko wraca do warzywniaka twojego ojca. Nie czułeś się kochany jako dziecko? Oczywiście, że czułem się kochany. A bezpieczny? Czułem się bezpieczny. Czemu się tak odcinasz od swojego dzieciństwa? Czym byłeś tak zawstydzony? Nie byłem. Nick, tego nie mogę pominąć. Jako dziecko byłeś szczęśliwy. Spędzałeś całe lato, pracując ze swoim ojcem na straganie, słuchając jego opowieści, podziwiając, jak ludzie do niego przychodzą, żeby tylko z nim porozmawiać. Każdy lubił twojego ojca. Przyznasz, że od niego nauczyłeś się szacunku do pracy. Dużo mam po nim. Ale nie to, co chciał, żebyś miał najbardziej. Gdy byłeś dzieckiem, wszyscy byli do siebie podobni. Klasa robotnicza, średnia. Nikt nie był bogaty lub szczególnie uprzywilejowany. Ale nagle w liceum pojawili się synowie doktorów, prawników, biznesmenów. Ludzie, o których cały świat mówił, że odnieśli sukces. Wszystko zaczęło się latem, na drugim roku. Pracowałeś na straganie, tak jak zawsze. Skok z klifu. Później Bobby zobaczył cię w białym fartuchu. Co było dla niego najzabawniejszą rzeczą w życiu? No i akcent twojego ojca. Kiedyś miałeś akcent. Pozbyłeś się go jednak, prawda? Taki mądry jesteś? Ale był futbol. Trenera nie obchodzi twój status majątkowy, tylko twoje osiągnięcia na boisku. A ciebie wykluczono. Sport to było twoje życie. I nagle nie byłeś już Nicky Crocetti. W białym fartuchu na straganie. Stałeś się kruszerem Crocetti. Bóg pomaga tym, którzy drwią z ciebie zamiast. Taki mądry jesteś? Spokojnie. Zjedz kawałek ciasta. Przepis swojej babci.
Sądząc po tym, była wspaniałą kucharką. Była wspaniałą kucharką, ponieważ obficie zraszała wszystko chęcią pomagania w miłości. Prawda, Nick? Nie pamiętam jej. Wspomnienia to zabawna sprawa. Ukrywają się przez lata, nawet dekady. I nagle powracają. Wskutek jakiejś fotografii, piosenki, zapachu, czy nawet smaku. Babciu, mogę już spróbować? To co, pomodlisz się? Dobrze, babciu. Drogi Jezu, dzięki Ci za to jedzenie. Dzięki za rodzinę. I dziękuję za moją babcię. Nigdy nie ukończyła liceum. Nigdy nie była bogata. Nigdy nie nauczyła się nawet prowadzić samochodu. Ale Twoja babcia była wyjątkową kobietą. Pamiętasz ją, prawda? Twoja babcia naprawdę wierzyła, że mogę zainterweniować, by wypełnić swoje obietnice. A ja jej obiecałem, że poruszę niebo i ziemię, by do ciebie dotrzeć. Oto jestem, Nick. Włożyłeś to stare wspomnienie w moją głowę i oczekujesz, że zrezygnuję z tego, co sam zbudowałem? Za tak słabego człowieka mnie bierzesz? Biorę cię za człowieka, który od dziecka nigdy się nie otworzył na bezwarunkową miłość. Wybudowałeś mur, odwróciłeś się plecami do staromodnych wartości, uciekając w swoją przyszłość. Ale Sadie, między wami nigdy nie było muru. Zmarła, nim całkowicie się zamknąłeś. Kiedy ostatni raz powiedziałeś swoim rodzicom, że ich kochasz? Opiekuję się nimi. Kupiłem im samochody. To niedorzeczne. Nie pozwolę ci, żebyś wzbudzał we mnie poczucie winy za coś, czego nie zrobiłem. Jedni czują się winni za coś, co zrobili. Inni za coś, czego nie zrobili. Pytanie brzmi, co ty z tym zrobisz? Nie mam zamiaru nic z tym zrobić. Ależ tak, Nick. To twój czas. Wszystkie wydające się przypadkami momenty twojego życia zbiegły się, by cię tu przyprowadzić, byś podjął decyzję na całą wieczność. Kayla przeszła ze śmierci do życia. Chcę, byś do niej dołączył, byś dołączył do mamy i taty, dołączył do Sadie. Sadie oczekuje na ciebie w niebie. Nick, czego się boisz? Że poproszę cię, byś rozdał pieniądze ubogim? Albo został misjonarzem w Afryce? A może tego, że poproszę, byś wyznał moje imię na oczach twoich przyjaciół i współpracowników? O to chodzi? Myślisz, że twoi wspólnicy, partnerzy w firmie zaczną się z ciebie śmiać? Że stałeś się miękki? Że straciłeś coś i zostałeś mięczakiem? O to chodzi? A co mnie oni obchodzą? Co mnie obchodzi, kto co sobie myśli? Jestem sam dla siebie. Myślisz, że jesteś samowystarczalny? Ale tak nie jest. Ja cię stworzyłem. Istniałeś w moim sercu przed założeniem świata. Mam plan co do twojego życia. Pomyśl, co mógłbyś osiągnąć ze mną po swojej stronie. Proszę, otwórz swoje serce. Całkiem świetnie radzę sobie sam.
Proszę, proszę, proszę. A więc wciąż masz otwarty. Pomyśleć, że po tylu latach ktoś w ogóle jest zainteresowany tym, co sprzedajesz. Ja niczego nie sprzedaję. A, no tak. Rozdajesz gratis. Ktoś już wziął? Nie ja. Mnie nie wziął na przynętę. Oto mądry człowiek. Mam wspaniałą wiadomość. Droga jest całkiem przejezdna. Wszyscy możecie jechać dalej. Alleluja. Najlepsza nowina, jaką dzisiaj usłyszałem. Nieprawda. Droga nie jest przejezdna. Tak jakbyś wiedział. Ten człowiek tam był. Najwyraźniej wie lepiej. Czyżby? Najwyraźniej tak. Jedziesz? Nie. Nick, chyba nie powinieneś jechać. Mogę dostać eskortę? Oczywiście, proszę pana. Tylko ty i ja, dziecinko. Jeden dla mnie. Czworo uratowanych. Nie martw się, Jezusie. Jeszcze się spotkamy. To była jego ostatnia szansa. Jeśli jest zła strona bycia Bogiem, to jest to wiedza. Sięgałem za nim wszystkim, czym jestem. Ale wiem. Po prostu wiem. Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz życie swoje kładzie za owce. Złodziej przychodzi jedynie po to, by kraść. Ja jestem dobrym pasterzem i znam swoje owce. A one znają mnie. Słuchają mojego głosu i znają mnie. Idą za mną. I nikt ich nie zerwie z mojej ręki. Melissa? Tak? Wyświadczysz mi przysługę? Zabierz Kayla do Los Angeles, do Urzędu Ochrony Dzieci. Oczywiście. Kayla, przyjdą trudne chwile i pojawią się wątpliwości, ale będzie to pierwszy krok do zbawienia twojej rodziny. Naprawdę? Tak. Masz wspaniałe życie przed sobą. Zobaczymy się jeszcze? Tak, ale już nie w ten sposób. To znaczy, nie na długo. Będę mogła z tobą rozmawiać? Zawsze. A ja będę słuchał. A ja ciebie usłyszę? Tak. Najbardziej przez moje słowo, czyli Biblię. Ta księga zawiera całą mądrość, która będzie ci potrzebna. A czasami w głębi twojego ducha usłyszysz: powinnaś iść tutaj, powinnaś zrobić to, tu nie powinnaś iść. Melissa, Paul będzie bardzo wściekły. Będziesz musiała być dzielna. Dobrze? A co z nami, panie? Hank, chcę, żebyś kochał swoją żonę. Módl się o nią, abyś nigdy nie przestał. Podążałeś, ale teraz będziesz przewodził. Z powodu swojej wiary ubłogosławisz wielu. Rozumiem. Catherine? Dołączysz do nas?
Nie chodzi o tu i teraz, ale już na zawsze. Jeśli jesteś tym, kim mówisz, że jesteś, to wiesz, że już to zrobiłam. Tak, pamiętam, gdy podeszłaś do ołtarza. Ale Catherine, to coś więcej niż podchodzenie do ołtarza, wymówienie paru słów. Trzeba naprawdę się nawrócić, pobudować, zmienić swoje serce. Nie wierzysz mi? To uwierz swojemu przystojnemu mężowi. To dobry człowiek i bardzo cię kocha. Oczywiście, nie tak bardzo jak ja. Kocham jego. Kocham ciebie. I kocham ciebie. Dziękuję ci. Przepraszamy za utrudnienie. Droga wciąż jest zamknięta? Nie, droga jest otwarta, ale miał miejsce straszny wypadek. Wypadek? Tak, proszę pana. Kierowca wjechał w mgłę i rozbił się, wypadając z zakrętu. Jaki to był samochód? Czy to było BMW? Tak, to było BMW. A kierowca? Czy przeżył? Niestety, proszę pani, kierowca zginął na miejscu. Znaliście go? Nie zupełnie. Wszyscy jedliśmy w tej jadłodajni. Jadłodajni? Ta w Thompsonville? Nie, w tej kilka mil wstecz. Ale nie ma tutaj żadnej jadłodajni w pobliżu. Jest, przed chwilą tam byliśmy. Od 10 lat pracuję w patrolu i zapewniam, nie ma na tej drodze żadnej jadłodajni. A co z oficerem Devillem? Sam do niej wchodził. Jaki oficer? Deville. D-I-A-B-E-L. Nie słyszałem, żeby ktoś tu taki pracował, nazywający się Deville. Państwo wybaczą. Chyba nie tracę rozumu. Tam była jadłodajnia. To był dość ciekawy dzień. Racja. Tak. Chyba już pójdziemy. Tylko ostrożnie. Poradzimy sobie. Jesteśmy w dobrych rękach. Chodź. Proszę, wybacz mi. Nie jestem złą osobą, po prostu jestem zmieszana. Wszystko gra. Wszyscy mamy ciężkie chwile. Więc? Jedziemy? Tak. Ale najpierw tam wróćmy. Wrócić? Gdzie? Are you
Jesteś pewny, że to tutaj? Tak, to tutaj. Tutaj był parking. A tam były fundamenty. Nie, to musi być inne miejsce. Musimy się jeszcze cofnąć. To tutaj. Musisz naprawdę pokutować, zmienić swoje serce. Przyjdźcie do mnie wszyscy spracowani i utrudzeni, a ja dam wam ukojenie. To tutaj. To prawda. To wszystko było naprawdę. I to naprawdę był on. Wiedziałeś, że to był on. Ale skąd? Jak możesz ocalić moje małżeństwo? Wystarczy tylko, że mnie poprosisz. Ratuj moje małżeństwo. Proszę, Panie Jezu, ratuj moje małżeństwo. Na początku nie wiedziałem, ale coś w moim sercu mówiło, że to on. W moim sercu nic nie mówiło. Aż do momentu, gdy powiedział, że mnie kocha. Kocham cię. Wtedy coś poczułam. Wszyscy zgrzeszyliśmy i brak nam chwały Bożej. W tym wszystkim chodzi jedynie o łaskę i ofiarę krzyża. Nie wiem, co powiedzieć. Zrób to tak, jakby tu był, bo on jest. Porozmawiaj z nim. Powiedz mu, co czujesz, co masz w sercu. Catherine, dołączysz do nas? Nie tu i teraz. Na zawsze. Dzień dobry panu. Co podać? Menu czy zamówienie specjalne? I tried to spit, I tried to shine another.